Wielu ludzi mówi, że Jezus był wielkim nauczycielem. Szczególnie popularna jest ta teza wśród takich no, Polaków, którzy gdzieś tam y, troszkę liznęli religii wschodu albo się z nimi utożsamiają. No, i oni mówią, że oni Jezusa oczywiście nie odrzucają, bo Jezus wielkim nauczycielem był. No niby fajnie, jeśli ktoś jest wielkim nauczycielem, no to chyba warto słuchać to, co mówi przedstawiciele religii wschodu. Mówią, że oczywiście wszystkie religie są dobre, wszystkie jakoś tam prowadzą do Boga, wszystkie tam czy do bogów, nie wiem czy do tam wyższego stopnia świadomości, rozwijają człowieka itd. Tak itd. Tak tylko problem z Jezusem jest taki, że on nie był nauczycielem religii w takim znaczeniu, że dokładał jakieś nauki moralne, że no tam tak rób albo tak nie rób. Jezus powiedział, ja jestem jedyną drogą do Boga Ojca. Sprawdźcie sobie 14 rozdział, Ewangelijana, 6 werset. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Zobaczcie, ile Jezus włożył uwagi w to, żebyśmy zrozumieli, że tylko przez niego możemy poznać Boga. Czyli nie przez żadne jakieś religie wschodu, nie przez Buddę, nie przez <laughs> Mahometa, nie przez Maryję, tylko przez Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś uważa Jezusa za wielkiego nauczyciela, no to warto, by przyznał mu rację. Bo tak, mówisz, że Jezus jest nauczycielem wielkim, a lekceważysz to, co najważniejszego on powiedział o sobie, czyli czynisz go kłamcą. No to nie opowiadaj, banialuk, że uważasz Jezusa za wielkiego nauczyciela. Albo uznasz w nim Boga i zbawiciela, albo nie opowiadaj bzdur.